Witajcie, dzisiaj jesteśmy w Łodzi. Mamy tutaj rzecznika MPK Łódź Sebastiana Grochale. Cześć. I porozmawiamy z nim o tym, jak to jest być rzecznikiem przewoźnika miejskiego. I dowiecie się więcej też o komunikacji tutaj łódzkich, uwarunkowaniach. Także zapraszam Was do oglądania. Powiedz może parę słów o tym, czym zajmuje się rzecznik przewoźnika, jakim jest MPK. Jak wskazuje nazwa, przede wszystkim kontaktem z mediami, czyli oczywiście rzecznik prasowy, natomiast to określenie zawiera w sobie kontakt z mediami nie tylko prasowymi, ale wszystkimi, które są dostępne. Współcześnie jest ich coraz więcej, bo wchodzą w to również kontakty chociażby z vlogerami, blogerami, różnymi osobami. Media społecznościowe. Tak, tego jest bardzo dużo. Także w skrócie, po pierwsze, media to jest jedna kategoria, natomiast druga kategoria to jest kontakt z całym takim światem zewnętrznym, który chce w jakiś sposób z nami współpracować jako przewoźnikiem. I mowa tutaj również o mediach społecznościowych, więc tak naprawdę to już nie jest kontakt tylko z przedstawicielami mediów, ale bardzo często kontakt bezpośrednio z osobami, które korzystają z naszych usług, bezpośrednio z pasażerami. I dlaczego taki zawód wybrałeś? Czy to był przypadek? Jak to się potoczyło? W moim przypadku można powiedzieć chyba tyle, że to zawód wybrał troszeczkę mnie, dlatego że ja przychodząc tutaj rzeczywiście pomagałem rzecznikom prasowym, którzy byli przede mną, było ich dwóch i wspierałem ich po prostu w ich pracy. To były takie drobne rzeczy raczej podpatrywałem i się uczyłem, bo byłem zaraz po studiach. Poza tym opiekowałem się stroną internetową, akurat przepadał wtedy okres, kiedy tą stronę przebudowywaliśmy, więc gdzieś tam byłem włączony w te prace i uruchomiłem wtedy pierwszego Facebooka MPK Łódź. Pamiętam, że to co charakterystyczne, to wtedy na Facebooku funkcjonowało taki duży fanpage Nienawidzę MPK. I to było miejsce, gdzie dyskutowano na temat komunikacji miejskiej w Łodzi. Ja stwierdziłem, że nie powinno tak być, że przewoźnik powinien mieć swój własny fanpage i założyłem fanpage MPK. Z tamtego konta pamiętam, że dyskutowałem z użytkownikami, którzy krytykowali funkcjonowanie komunikacji miejskiej, ale też zgłaszali swoje uwagi. I po dosłownie kilkunastu miesiącach takiej dyskusji merytorycznej, gdzie po prostu oni widzieli, że ze mną można podyskutować, że jest tutaj ktoś, kto odpowiada na ich pytania. Te osoby, tak przynajmniej mi się wydaje, nie śledziłem tego dokładnie, natomiast przekierowały się na fanpage'a MPK i od tamtej pory ten fanpage Nienawidzę MPK gdzieś tam zniknął. Wydaje mi się, że on nie jest teraz już funkcjonujący. No i tak to się zaczęło, tak? Czyli strona internetowa, pomoc rzecznikom prasowym, prowadzenie fanpage'a, potem założenie YouTube'a i tam powstawały pierwsze produkcje filmowe, powiedzmy, które przybliżały funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Później odpaliliśmy, jeżeli dobrze mi się wydaje, Instagrama, Twittera, po kolei wszystkie media społecznościowe, po prostu w których mogliśmy być. A ostatnią rzeczą, którą się zajmuję, jest prowadzenie vloga między przystankami. Właśnie, o vlogu jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze parę słów chciałbym dowiedzieć się o zawodzie tutaj rzecznika prasowego. Z czym taka osoba musi się zmierzyć? Jakie są wyzwania? I co jest najtrudniejszego w takiej pracy? Myślę, że zmierzyć musi się ze wszystkim, co jest nieprzewidywalne. Dlatego, że słuchajcie, to jest tak, że każdy dzień, nawet jeżeli ja mam zaplanowany, mam poustawiane jakieś spotkania, chociażby dzisiejszy dzień, który spędziliśmy w dużej mierze wspólnie. No właśnie, co chwilę telefony dzwoniły. Tak, to wygląda tak, że ja mam zaplanowany dzień, natomiast dziennikarze mają jakieś potrzeby, mają jakieś pytania, znają do mnie numer telefonu, więc dzwonią i w każdym momencie staram się przynajmniej odbierać i staram się przede wszystkim udzielać im informacji, jeżeli jest to możliwe, jak najszybciej. W związku z tym bardzo dużym wyzwaniem jest to, że osoba, która taką funkcję pełni, musi być na to otwarta. Ja nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład nie starać się budować dobrych relacji z dziennikarzami. Po prostu ja traktuję ich jako partnerów, jako osoby, które muszą wiedzieć, że mogą na mnie liczyć. Ja też chcę wiedzieć, że mogę na nich liczyć w momencie, kiedy mam jakiś temat, którym chciałbym na przykład zarazić ich, a przez nich dotrzeć do opinii publicznej, bo takie sytuacje się zdarzają w komunikacji miejskiej, a to jest taka działka, gdzie czasem tak się śmiejemy oczywiście, że dla dziennikarza nie jest problemem znalezienie tutaj tematu, tak? Bo wystarczy, że przejedzie się jakimś tramwajem i autobusem i natychmiast znajdzie jakąś sytuację, z której może zrobić jakiś temat. I podobnie jest z nami. My mamy tyle wydarzeń dziennie, że każdy z nich, każde na przykład zatrzymanie, awaria czy zdarzenie z udziałem pasażerów jest potencjalnie tematem, który może trafić do mediów. I dlaczego w ogóle zająłeś się komunikacją miejską? Czy tutaj pojawiła się pasja? W jaki sposób ta pasja się
urodziła. Ja z komunikacją miejską związany jestem od zawsze, bo zawsze podróżowałem po prostu MPK. Dużo się zmieniło w mojej głowie w międzyczasie, w związku z tym, że po prostu po tej stronie, uwierzcie mi, dużo rzeczy wygląda dużo inaczej niż z perspektywy pasażera. Natomiast trafiłem tutaj troszeczkę przez przypadek, dlatego że starałem się o to, żeby zostać, może to zabrzmi śmiesznie, natomiast oficerem rowerowym w Łodzi, kiedy był taki konkurs. Niestety ze względów między innymi formalnych po prostu byłem za młody, nie miałem ukończonych studiów, nie było to możliwe. Natomiast wtedy pojawiła się taka propozycja, że mogę trafić tutaj i właśnie zająć się tematami komunikacyjnymi. Z uwagi na to, że z wykształcenia jestem filologiem polskim, więc językiem polskim przynajmniej teoretycznie władam całkiem dobrze, uznałem, że jest to ciekawa propozycja, a firma, jaką jest MPK, niewątpliwie daje bardzo duże pole do wyzwań. Ja jestem raczej nastawiony na to, że lubię wyzwania, lubię jak się dużo dzieje, lubię po prostu być w centrum wydarzeń, ale lubię też pomagać innym. I na moją pracę, na moje zadanie patrzę też na to, że jako rzecznik prasowy muszę pomagać z jednej strony naszym pracownikom, broniąc ich tam, gdzie jest to potrzebne, z drugiej strony pomagać pasażerom, pomagać dziennikarzom, udzielając im informacji na temat tego, jak funkcjonuje na przykład komunikacja miejska, albo wyjaśniając, dlaczego dane wydarzenie ma miejsce, bo często jest tak, że tutaj pracują specjaliści, tu pracują inżynierowie, technicy, to jest język bardzo taki specyficzny chociażby. Natomiast moja funkcja i moja rola jest też taka, żeby ten taki techniczny, branżowy język przenosić na taki zwykły język, który będzie zrozumiały dla i też pewnie pasażerów. W pewnym stopniu połączyć tych ludzi ze sobą, że działają w jednym celu i to jest wykonywane dla ludzi, a ludzie, żeby wiedzieli, że to jest wykonywane dla nich. W ten sposób niskopodłogowiec odkrył jeden z takich celów, które chcę realizować rzeczywiście tutaj. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo dobrze robi dla wizerunku MPK, dla wizerunku pracowników, to, że pasażerowie mogą zobaczyć, jak ciężka to jest praca i jakby z ilu składowych ta praca wygląda. Że to nie jest tak, że to, że nam na przystanek o danej godzinie nie przyjedzie tramwaj czy autobus, to słuchajcie, w najmniejszym stopniu jest wina prowadzącego, bo to jest cały szereg zależności, które na to wpływają. No i między innymi właśnie tym się zajmuję, żeby przynajmniej starać się dotrzeć z informacją do pasażerów. To też jest czasem trudne, bo no, nikogo nie możemy zmusić, prawda, do tego, żeby zapoznał się z danymi informacjami. My jakby pracujemy cały czas nad różnymi akcjami informacyjnymi, edukacyjnymi. Natomiast mamy świadomość tego, że nawet jeżeli mamy kontakt z mediami i za pośrednictwem mediów chcemy jakąś informację rozpropagować, to i tak dotrzemy z nią do jakiegoś grona osób, które będą chciały ją przeczytać. Część osób zatrzymuje się na nagłówkach i nie wnika w to, co się dzieje dalej. Bardzo często tak jest na przykład na Facebooku, gdzie piszemy o czymś, a już w komentarzach widzimy, że ktoś, kto komentuje, nawet nie zajrzał do tego materiału, tak, nie skorzystał z tego, co przygotowaliśmy. Natomiast nie ma co się poddawać. Myślę, że naprawdę to jest praca, w której jest bardzo wiele wyzwań i ja traktuję ją właśnie jako wyzwanie. I na pewno nie ma tutaj monotonii. Bardzo dużo się dzieje, nie da się przewidzieć tego, co spotka nas następnego dnia, każdy dzień jest inny i ja za to tą pracę naprawdę kocham. Porozmawiajmy o tym trochę, jak się przemieszczasz po Łodzi. Ja mieszkam w Warszawie i tam korzystam głównie z komunikacji miejskiej, czasem z roweru Vetovilo. Też uważam to za bardzo fajne rozwiązanie, pozwalające na krótki dystans w szybkim czasie się przemieścić. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Z czego głównie korzystasz, poruszając się po Łodzi? Ja korzystam z czterech środków transportu, jak teraz sobie policzyłem. Przede wszystkim z komunikacji miejskiej, tak jak mówiłem, korzystam z niej od zawsze. Po prostu jestem przyzwyczajony i widzę tego plusy. Mam samochód, więc podróżuję również samochodem. Jestem użytkownikiem systemu roweru miejskiego, więc też jeżeli mam okazję, to korzystam z niego. I jestem pieszym. Ja bardzo lubię spacerować. Naprawdę. To nie jest tak, że dla mnie spacerowanie jest czymś niemiłym. Pamiętam, że do liceum, w momencie kiedy przeliczyłem sobie, że jazda komunikacją miejską zajmuje mi powiedzmy 10 czy 15 minut mniej niż spacer, stwierdziłem, że po prostu jeżeli była ładna pogoda, to spacerowałem zawsze do szkoły i ze szkoły. No tak jak mówię, korzystam z komunikacji miejskiej, to jest chyba podstawowy mój środek poruszania się, natomiast nie ma co ukrywać, że kolejnym środkiem jest samochód i tutaj zawsze... Dynamicznie przeszedłeś do następnego pytania, tak, które chciałem zadać. A tutaj wyczułem to w temacie pytanie. Samochodu chciałem Ciebie zapytać, jak uważasz, czy możliwe jest nieposiadanie samochodu w mieście, czy też niekorzystanie z niego,
poruszając się tylko w obszarze miasta? Czy też są takie sytuacje, w których on jest konieczny? Czy może to jest pewien etap w życiu, kiedy ten samochód też będzie przydatny? To jest trochę tak, że wszystko jest kwestią wygody. I my dążymy jako ludzie chyba do tego, żeby mieć tą wygodę. Taki samochód jest na pewno elementem dla jednych prestiżu. To na pewno w takim momencie, kiedy jesteśmy na studiach, to wydaje nam się, że ten samochód to jest rzecz najważniejsza i on najbardziej nam pomoże w życiu i rozwiąże wiele problemów. Natomiast na takim etapie, na którym ja jestem teraz, ja na przykład lubię podróżować komunikacją miejską, dlatego że lubię czytać książki. Mhm. I to jest poważny argument wbrew pozorom. To znaczy, jeżeli znowu sobie przeliczę, że jazda tramwajem z domu do pracy i z pracy do domu zabiera mi, nawet jeżeli jadę z przesiadką, bo mam co prawda połączenie bezpośrednie, natomiast jeżeli nie zdążę, to wtedy korzystam z przesiadek, zajmie mi nawet o 20 minut dziennie więcej, to jeżeli przeliczę sobie to na to, że mam 20 minut dzięki temu więcej czasu dziennie na to, żeby przeczytać książkę, to dla mnie jest to korzyść. Dlatego, że potem wracając do domu, no już jakby wiem, że tego dnia coś przeczytałem. A ja po prostu staram się codziennie czytać. To jest takie moje zamiłowanie. Może pewnie wynikające oczywiście z tego, że skończyłem filologię polską i z książkami zawsze byłem za pan brat. Więc rzeczywiście, jeżeli będziecie mnie widzieć w komunikacji miejskiej, to pewnie będę podróżował z książką. Natomiast wracając do pytania o samochód, w przypadku samochodu ja korzystam szczególnie w takich dniach jak na przykład dzisiaj, tak? Gdzie wiedziałem, że musimy pojechać do nadzoru ruchu, musimy pojechać na zajezdnię, wrócić tutaj, więc trzeba zaliczyć kilka miejsc, trzeba zabrać ze sobą aparat, jakiś taki sprzęt, który po prostu wygodniej będzie i bezpieczniej przewieźć samochodem. Ponadto byliście tutaj ze mną, bo tam jest jeszcze jeden kolega za kamerą, więc raźniej nam było na pewno podróżować samochodem i w takie dni po prostu, jeżeli wiem, że w pracy na przykład mam do wykonania jakieś tam zadania, muszę jechać do jednej redakcji na zajezdnię, gdzieś indziej pozałatwiać kilka spraw, to rzeczywiście wtedy wybieram samochód, bo po prostu jest to dla mnie szybsze i wygodniejsze. Jakbym miał jechać komunikacją miejską, to pewnie zajęłoby mi to dużo więcej czasu, a jednak mimo wszystko mam takie poczucie, że płacą mi za to, żebym wykonywał jak najwięcej rzeczy. Z mojej perspektywy podróżowanie komunikacją miejską to jest taki czas na obserwację otoczenia po prostu. Nie, no to też jest czas, żeby wyjaśnić. No jeżeli jedziemy samochodem, to skupiamy się na prowadzeniu pojazdu, prawda? Się. Stoimy w korku, więc stoimy w korku. Bardziej to jest takie zawężone, a w komunikacji miejskiej no to mamy się. Ewentualnie skupiamy się na tym, że jest muzyczka i coś tam leci w radio, wow, i coś można posłuchać. Też kiedyś taki był billboard, z okna samochodu zobaczysz trzy kolory, a z okna autobusu całą tęczę. I myślę, że jest w tym sporo racji. To znaczy dużo więcej widzimy, nie wiem, mój tata jeździ samochodem praktycznie cały czas i zasadniczo, kiedy udaje mi się go wyrwać gdzieś na miasto i pokazać mu, jak się Łódź zmienia, no to jest bardzo często zaskoczony, bo po prostu w trakcie jazdy samochodem nie zwracamy na to uwagi. W momencie, kiedy jedziemy komunikacją miejską, możemy nie tylko obserwować to, co się dzieje dookoła, czytać książki, słuchać muzyki, możemy przeglądać media społecznościowe, co też jest ważne. Ja już na przykład w momencie, kiedy jadę do pracy rano, już w tym momencie wchodzę sobie na Facebooka. Tak, ja już sobie przeglądam, wiem, co się dzieje, przeglądam sobie prasę, wiem mniej więcej o czym piszą, wiem na przykład na zakończenie pracy też mogę już przejrzeć pewne tematy, być z nimi na bieżąco, więc to jest czas, który można po prostu wykorzystać moim zdaniem lepiej niż za kierownicą samochodu. Natomiast to zależy od podejścia. Ja raczej mam takie nastawienie, że nie chciałbym nikomu narzucać i przekonywać na siłę, że komunikacja miejska to jest najlepsze, mimo że jestem rzecznikiem prasowym tej firmy. I potencjalnie mogłoby się wydawać, że będę tutaj każdemu mówił, że na pewno wybieraj tylko tramwaj i autobus. Raczej jestem zwolennikiem, jeżeli miałbym to nazwać tak, jakoś miałbym to nazwać, to powiedziałbym, że właśnie zrównoważonego transportu, czyli tego, żebyśmy w zależności od naszych potrzeb wybierali i jakby kombinowali z różnymi środkami transportu, a nie tylko orientowali się na jeden, że samochód jest zawsze najlepszy, mając świadomość tego, że w chwili obecnej szczególnie, tak, tendencja jest taka, że wszędzie, gdzie chcemy wjechać do centrum miasta, na przykład mamy problem z parkowaniem i na to parkowanie tracimy kolejne 10 minut, to już lepiej tak naprawdę jechać tym tramwajem czy autobusem 5 minut, nawet jeżeli nam wyjdzie dłużej, to na spokojnie, bez nerwów, bez stresowania się jesteśmy na miejscu, a podróże komunikacją miejską no poza tym wszystkim też są tańsze, bo też się spotykam często z tym argumentem. Zagadam cię tutaj. Spotykam się często z tym argumentem, że prawda, samochodem jest taniej.
No, wydaje mi się, że nie, dlatego że często nie możemy porównywać tylko ceny biletu do benzyny, czy do tego, na czym jeździmy, bo tam na gazie, na różnych rzeczach, tak, ale nawet na gazie. To porównanie jest o tyle nietrafione, że pamiętajcie, że samo ubezpieczenie samochodu bardzo często kosztuje tyle, co roczny bilet okresowy na komunikację miejską na wszystkie linie. Jedna rzecz, tak? Tylko ubezpieczenie, nie mówiąc o wymianie różnych rzeczy, naprawach, remontach, czymkolwiek, co się nam w ciągu roku z samochodem dzieje. Także ten mit chciałbym tutaj publicznie obalić. To teraz może porozmawiajmy więcej o Twoim wideoblogu między przystankami. I pierwsza rzecz, dlaczego ta nazwa przede wszystkim? Nad nazwą bardzo długo myślałem, bo chciałem, żeby to było takie chwytliwe, a jednocześnie, żeby odpowiadało na cele, które sobie stawiałem w momencie, kiedy uruchamiałem kanał. I wpadłem na to, że po prostu właśnie to, co ja bym chciał pokazywać widzom, pasażerom, to wszystko to, co dzieje się między przystankami z takiej perspektywy, że dla pasażera podróż komunikacją miejską to jest taka podróż od przystanku do przystanku i niewiele więcej ich interesuje, prawda? Nie ma się co dziwić swoją drogą, bo to też byłem pasażerem, który nie pracował w MPK i wiem, że tak to jest po prostu. Niewiele osób interesuje to, że dany pojazd nie przyjechał, bo coś tam, tylko po prostu interesuje to, że on nie przyjechał i to jest jakby najtrudniejsze. Więc chciałem pokazywać to, co się dzieje między przystankami, czyli jakby za kulisami funkcjonowania komunikacji miejskiej. A dlaczego wybrałeś formę wideo, kanał na YouTubie? No, możliwości jest teraz dużo, mediów społecznościowych jest dużo. Tak jak mówiłem, MPK w Łodzi wprowadziłem na wszystkie kanały mediów społecznościowych, na których tylko mogliśmy być. I szukałem takiego miejsca, gdzie miałbym przestrzeń, w której mógłbym po prostu wytłumaczyć bezpośrednio pasażerom pewne problemy. Czyli nie mówić urywkami, nie mówić jakimiś takimi fragmentami, bo na przykład w gazetach mamy do czynienia z fragmentami. Tak? Ja mogę dziennikarzowi przygotować opis danej sytuacji na kartkę A4, natomiast on z tej kartki A4 wybierze jakiś tam fragment i sam on będzie decydował o tym, który fragment, prawda, zostanie puszczony. Natomiast w momencie, kiedy ja chcę szerzej jakimś tematem się zająć, na przykład ogrzewanie w pojazdach komunikacji miejskiej, czy tym, dlaczego zdarzają się takie sytuacje, że autobusy nam uciekają, to są dwa takie odcinki, które nakręciłem i cieszą się dość dużą popularnością, no to właśnie najlepszy do tego moim zdaniem jest vlog, bo tam mogłem wam nie tylko to pokazać wszystko, mogłem zaprosić kierowcę, który też o tym opowiedział, a poza tym na YouTubie, dzięki temu, że mamy kanał, mamy wszystkie filmy w jednym miejscu, więc nie mam problemu z wyszukiwaniem, bo po prostu jeżeli wejdziecie na między przystankami, to widzicie... Bateria siadła w tym momencie. To widzicie wszystkie odcinki, no właśnie. Chodzi o to, że jeżeli korzystanie z kanału na YouTube daje taką możliwość, że mamy wszystkie odcinki, wszystkie zagadnienia w jednym miejscu, czyli jeżeli ktoś kliknie sobie między przystankami, wybierze wideo, to ma wszystkie odcinki, które przygotowałem w jednym miejscu po prostu. Tego nie daje nam na przykład Facebook, gdzie wrzucamy informację i ona po tygodniu praktycznie jest nie do odnalezienia. Tak, chyba że ktoś specjalnie sobie przypomni, że aha, tam był taki post z 2 tygodnie temu, to ja teraz przeszukam całą ścianę. Przeskrolować i... Tak. W dół. To... Natomiast na YouTubie wydaje mi się, że jest to dużo prostsze, stąd taka forma. No cały czas się uczę, nie ukrywam, że dla mnie to jest rzecz zupełnie dodatkowa. Kręcę filmy jakby po godzinach pracy zazwyczaj na własnym prywatnym sprzęcie. On też, jak wiemy, wymaga tutaj dopieszczenia i tego, żeby zakupić kilka rzeczy. Natomiast spokojnie, dojdziemy i do tego. Dojdziemy do lepszej jakości. Tak, tak, tak. Także no, staram się po prostu w jakiś sposób docierać do pasażerów i tłumaczyć im to, jak komunikacja miejska funkcjonuje. I projekt dedykowany jest głównie łódzkiej komunikacji, czy nawet przede wszystkim. Czy planujesz też jakieś materiały takie poboczne, czy też z innych miast? Jak myślisz o takiej tego typu działaniach? Mam taką ambicję, że chciałbym, żeby te moje materiały były jak najbardziej uniwersalne. Natomiast bardzo często opieram się o to, że jest niestety trudno tak to zrobić. Znaczy, jeżeli robimy na przykład materiał o ogrzewaniu w pojazdach komunikacji miejskiej, to w różnych miastach są różne przepisy, które to warunkują. Jeżeli będę mówił o Łodzi, to już wiem, że dla mieszkańców innego miasta, gdzie przepisy są inne i inne regulacje, ten materiał może być już niekoniecznie jakby do nich targetowany. Natomiast słuchajcie, mam wrażenie, że wszystkie tematy w jakiś sposób poruszają ważne zagadnienia dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej i wydaje mi się, że można je przenosić też na inne... Problemy są w głównym stopniu te same podobne w tych miastach, tylko... Tym bardziej, że ja się skupiam bardzo często też na takich tematach, powiedzmy na linii, na styku prowadzący pasażer, albo na styku pasażer
pasażer. Z tymi problemami, z którymi najczęściej do mnie zgłaszają się pasażerowie, to wszystko, co widzimy, że nam na przykład na Facebooku wychodzą zapytania na jakiś temat, to wtedy wiem, że to jest takie zagadnienie, które warto wpisać sobie na listę tematów do zrobienia, bo być może w ten sposób, jeżeli zrobię taki odcinek, to komuś pomogę. I zdarzają się już takie sytuacje, że odcinki vloga przez nasz dział, który zajmuje się skargami, są załączane do odpowiedzi na skargi na przykład. Tak? I zdarzyła się jedna sytuacja, o jednej wiem, może więcej mi nie chcieli powiedzieć, zdarzyła się jedna sytuacja, gdzie ktoś na etapie korespondowania mailowego nie był w stanie zrozumieć danego tematu. Już nie pamiętam, o co chodziło, ale nie przyjmował pewnych argumentów, które były wskazywane przez naszych pracowników. I dopiero jak zobaczył film, to jego odpowiedź była właśnie taka, że no dobrze, zgadzam się, zrozumiałem. Więc cieszę się, że w ten sposób udaje mi się do kogoś docierać i to tylko potwierdza, że ten projekt wart był uwagi i zaangażowania i na pewno nie zamierzam z niego rezygnować tak łatwo przynajmniej. Wspomniałeś o liście odcinków, które już masz gdzieś w głowie, czy też zapisane. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Jakie tematy będziesz poruszał na kanale? W najbliższej przyszłości na pewno tematy związane z przewożeniem różnych rzeczy w środkach komunikacji miejskiej, czyli będziemy mówić o tym, jak przewozić rower, jak przewozić wózek inwalidzki, jak przewozić wózek dla dzieci, jak te trzy rzeczy. Przewozić, mówiliśmy o przewozie psa, to była jedna z ostatnich odcinków, także te trzy na pewno nas czekają. Czeka nas wizyta w zakładzie techniki MPK Łódź. Będę chciał wam pokazać, w jaki sposób remontuje i modernizuje się wagony tramwajowe u nas. Także cały taki cykl właśnie pokazujący kulisy funkcjonowania MPK to jest coś, co na pewno będę chciał wam pokazywać. I są tematy dotyczące na przykład pracy kontrolerów biletów, tym też będę chciał się zająć. I szykuję się teraz do przygotowania odcinka analogicznego, jak obsługa codzienna tramwajów, obsługa codzienna autobusów, czyli odwiedzimy w nocy zajezdnię i opowiemy wam, co się dzieje z autobusami w momencie, kiedy zjeżdżają z miasta, a nie wyjeżdżają jeszcze na ulicę. Będziemy chcieli wam to wszystko pokazać. To już nie są te czasy, kiedy pasażer, kiedy klient jest nieważny, kiedy możemy, tak powiem, nie liczyć się z jego zdaniem i tak dalej. Wydaje mi się, że to się troszeczkę pokoleniowo zmieniło, że teraz po prostu my jako firma chcemy być otwarci na pasażerów. Nie ze wszystkim jesteśmy sobie w stanie poradzić od ręki. To też jest tak, że mamy ograniczenia, najczęściej budżetowe, wynikające po prostu z pieniędzy i z braku pieniędzy, szczególnie na takie działania marketingowo różne, dlatego że no przede wszystkim jesteśmy przewoźnikiem. Jesteśmy rozliczani z tego, żeby jeździć i w tym temacie mamy dużo braków finansowych, bo chcielibyśmy mieć nowe tramwaje, chcielibyśmy mieć różne prawda, inicjatywy i więcej pieniędzy na to. W związku z czym jest taki dysonans, bo z jednej strony jest oczekiwanie, że fajnie, żebyście przeprowadzali jakieś nie wiadomo jakie akcje promocyjne albo właśnie edukacyjne, na które potrzebne są środki. Natomiast z drugiej strony, kiedy robimy takie akcje, to jednym z pierwszych pytań, które się pojawia, to jest to, ile na to wyszło publicznych pieniędzy i dlaczego marnujecie je na przeprowadzanie tego typu akcji. Więc no niestety każdy kij ma dwa końce i tutaj to działanie czasem jest naprawdę takie trudne, bo musimy się zamiast zastanawiać nad tym, żeby robić fajne akcje, to od razu analizować takie zagrożenia właśnie, że no nie wiem, ostatnio robiliśmy kampanię z przewożeniem psów. W tej kampanii wystąpił mój pies Mops, którego pozdrawiam, Stefan, jak będziesz kiedyś oglądał, to pozdrawiam. Pozdrawiamy. Nie wiem, żeby Jasoś nie przyjął za to żadnego honorarium. Właśnie to była taka furtka, tak, że nie będziemy mieli żadnego problemu, nie trzeba będzie nikogo pytać o żadne prawa autorskie, o udostępnianie wizerunku, o zdjęcia i tak dalej. Po prostu ja mam psa i tego psa mogę wykorzystać do kampanii, prawda? Natomiast no już zdarzają się sytuacje, gdzie czytam gdzieś, że pan rzecznik wykorzystuje swojego prywatnego psa i pewnie ten pies zgarnął za to honorarium. No, pozdrawiam twórców tego typu teorii. No i to są sytuacje, kiedy jest mi przykro, tak? Bo robimy pewne rzeczy po prostu z sercem, chcemy to robić jak najlepiej, a reakcje są naprawdę bardzo różne, także to hejtowanie, z którym też się spotykam, no niestety czasem odbiera skrzydła, tak? Jeżeli chce się coś robić tak z sercem i z zapałem, to czasem jest po prostu przykro. Ale zrobiło się smutno, zmieńmy to. To był tylko taki moment, chwila słabości. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy o komunikacji miejskiej, ale w innych miastach. Czy masz jakieś doświadczenia z podróżowaniem komunikacją miejską
Tak, ja generalnie bardzo lubię, jadąc do innego miasta, korzystać z komunikacji miejskiej, przyglądać się różnym rozwiązaniom. Raczej jestem taką osobą, która szuka inspiracji cały czas. I w momencie, kiedy mam okazję zobaczyć, jak w innych miastach wygląda na przykład właśnie komunikacja z pasażerem, to bardzo często z tego korzystam. Zresztą przeglądam Facebooki innych przewoźników, patrzę, co oni robią, podpatruję, mam kontakt z rzecznikami prasowymi z innych miast i staram się po prostu wykorzystywać te różne doświadczenia do tego, żeby może część implementować do nas albo zwracać uwagę na to, że o, takim tematem się nie zajęliśmy, może warto by było coś takiego zrobić. Także jak najbardziej komunikacja miejska w innych miastach to jest coś, co zawsze gdzieś tam zwraca moją uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o bycie, no to myślę, że wszystkie większe miasta w Polsce zjeździłem przy pomocy komunikacji miejskiej, również w Europie część miast zwiedziłem, także no, bardzo żałuję tego, jeżeli miałbym to jakoś podsumować, że Łódź nie ma metra. To jest rzecz, którą jestem zafascynowany po prostu w każdym dużym mieście europejskim, w którym jestem. Ale mamy w planach mini metro bazujące na kolei aglomeracyjnej. Tak? Tak, i ja się osobiście bardzo cieszę z tego, że to się wreszcie udało zrobić. Że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że takie połączenie będzie. Myślę, że to dla osób, które przyzwyczają się i przesiądą się do tego, żeby korzystać z tego rozwiązania, no będzie to naprawdę bardzo wygodne i na pewno przyspieszy podróżowanie po mieście. A jak myślisz, jaka jest przyszłość komunikacji miejskiej tak generalnie? W jakim kierunku będziemy zmierzać? Ja myślę przede wszystkim, że będziemy szli w kierunku integracji. I u nas, przynajmniej jeżeli chodzi o Łódź i region, bardzo to widać, że zostały wprowadzone teraz na przykład wzajemne honorowanie biletów i to jest pierwszy krok do tego, żeby to ujednolicić, żeby po prostu podróżowanie komunikacją miejską i transportem jako takim, bo Łódź jest w takiej sytuacji, że mamy komunikację miejską i ta kolej aglomeracyjna dopiero tak naprawdę wchodzi teraz jako w ogóle jako taka część komunikacji miejskiej. Tak, jako taki pomysł, że rzeczywiście zamiast jechać z jednego końca miasta do drugiego tramwajami czy autobusami, mogę skorzystać z pociągu po prostu, jechać pociągiem. I teraz jest to pewna nowość, jeżeli chodzi o nas. Także myślę, że ta integracja pogłębiona będzie postępowała i to nie tylko w Łodzi, ale w całym regionie. I myślę, że to jest kierunek w ogóle, w jakim będzie szła komunikacja miejska, nie tylko u nas tutaj lokalnie, tylko globalnie, tak to obserwuję. Wydaje mi się, że też bardzo dużo będzie teraz na naszych oczach się zmieniało, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo te rozwiązania, które są wprowadzane chociażby w Łodzi ostatnio, tak, przy okazji remontu trasy WZ, czy teraz zmiany siatki połączeń, no to są różne takie rozwiązania, którym przypatrujemy się na zachodzie. One tam wychodzą, więc są wprowadzane tutaj i wydaje mi się, że to, co czeka nas niebawem, to postawienie na komunikację miejską już tak jasno, czyli nie mówienie o tym, że komunikacja miejska to jest jeden ze środków transportu i on jest równoprawny z samochodami, tylko wręcz wskazywanie na to, że w miastach powinniśmy podróżować komunikacją miejską i że na tą komunikację trzeba stawiać, trzeba ją dofinansować odpowiednio i wprowadzać odpowiednie rozwiązania. No i oczywiście trzecia rzecz, którą widzę, to ta cała nowoczesność, to wszystko, te innowacje, które widzimy na co dzień, czyli wprowadzanie pojazdów elektrycznych. To już nie jest ten moment, kiedy my je testujemy i zastanawiamy się, czy w tym kierunku pójdziemy, tylko wiemy, że w tym kierunku pójdziemy i pytanie, co dostawcy są w stanie nam zaoferować, jakie my mamy środki, którymi też możemy kupować i dysponować. No i oczywiście poprawa informacji pasażerskiej. To jest coś, co ja obserwuję od kilku lat i bardzo się z tego cieszę, że w tym kierunku bardzo wiele się dzieje, żeby dla pasażera ta informacja pasażerska była dostępna, zrozumiała, czytelna, jasna. I tutaj z tym się wiąże na przykład też taryfa biletowa. To, co nas czeka, będziemy pilotować system check-in, check-out. No zobaczymy, mamy nadzieję, że to innowacyjne rozwiązanie się przyjmie i będziemy mogli iść w tym kierunku. No to są takie główne aspekty, które widzę. I to powoduje, że jeszcze bardziej czuję, że przed nami bardzo dużo wyzwań, bardzo dużo pracy. Będzie o czym mówić, po prostu pasażerom przekazywać komunikaty, o czym tworzyć materiały i tego na pewno życzę, żeby tych tematów się nie wyczerpało. Zapraszam na kanał Między Przystankami. A ja zapraszam na Nisko Podłogowca, chociaż jesteśmy na tym kanale, ale jeżeli ktoś z moich widzów będzie chciał, to naprawdę zapraszam Was tutaj. Także myślę, że to była bardzo ciekawa dyskusja i też te kierunki przyszłości, jakie są przed nami. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć. Cześć.
profesjonalista. Nie mam miejsca w kadrze. Rozumiecie? Musisz uważać tylko, bo mamy takie logo, nie wiem czy zauważycie. Jak odsuniesz trochę głowę do tyłu, będziesz miał rogi. Trzeba uważać, bo to tak śmiesznie ktoś zaprojektował. Czekaj. Nastaje taka niezręczna cisza, rozumiecie? To jest ten moment właśnie. Ja naleję sobie. Polecam wszystkim, łuska woda najlepsza. Lokowanie produktu. Ja jestem lokalnym patriotą, także musicie wybaczyć. Tu będzie u ciebie widać. O, tak żeby było. O,